Boga. Babo, nudno. Nie nerwuj mnie, bardzo cię proszę. Że ci tyle razy tłumaczył, 100 razy. Taka okazja może się nie trafić. No, no, być opym, no. No przestań mnie denerwować, no. Gerard specjalnie spuścił mi sceny. A kto to widział święta Wigilijne spędzać poza domem? A nie mógł się Gerard sam zostać na tych cudownych, komfortowych czasach, co? Przecież żeś ci tłumaczył, ujegł mi umarł. Na pogrzeb jedzie, no chodź. Ale ja już naprawdę nie mogę. Jak nie możesz? Andzia, patrz, pomyśl się logicznie. Cudowny pensjonat, rozumiesz? Góry. My leżymy od rana do wieczora, brzuchem do góry. Ty, jo, no i Zbyszek jeszcze. Wszystko nam pod nos podnoszą. A my leżymy jak paniska i obrostumy w tłuszcz. No, spręż jeszcze trochę, no. Bier te walizy. No. Dobro, dziołcha, dobro. Cześć, Gerard, no jak tam ten pensjonat? Pensjonat? Co? Nie fajny? Nie, no, nie bardzo fajny, ale my no tak, no. A jak tam jest? Strasznie. I strasznie, no przykro, że już musimy jechać, wiesz, no, ale dziadek nam umarł. To nie ujek. Jaki ujek? Powiedział jej, że ujek wam umarł. Ja umarł i dziadek umarł i ujek umarł, wiesz, teraz w pakiecie to tanie wychodzi. Nieważne. Słuchaj, spotkocie się tutaj z właścicielką, z panią, jak ona się nazywa? Hilmer. I ona wam wszystko wyjaśni, co i jak, wiesz? Ale my już musimy jechać. A jest Zbyszek, miał być z wami, nie? Zbyszek jedzie, wyjdzie tu za 3 godziny. To my na niego poczekamy na przystanku, wiesz, i pokażemy mu drogę. Jeronie, Hilmer! Stoj, bo strzelam! Stać! Stać! Do nerwater! A jo, Hubert Dworniok, Korfantego Czynościem, mieszkania 6. A to moja żona Anna. Koniec! Koniec! Obostrzony rygor! Podwójne straży przybranie! Koniec! Ale, bo my właśnie przyjechali, bo Gerard powiedział, że cała jego rodzina umarła i my przyjechali za nich. Wy? Za nich? No i jeszcze przyjedzie jeden taki z Warszawy. 10 dni do Sylwestra, co? 3 osoby za 2. No, na to wychodzi. Serdecznie witam. Serdecznie witam. Witam serdecznie. Zapraszam do środka. Tak. Czem chata bogata? No. Gość w dom, Bóg w dom, jak to się mówi, prawda? No, proszę, proszę bardzo. Proszę bardzo. Zapraszam serdecznie. To pięknie tu. Rygor, Hilmer, mi się to wszystko nie podoba. Pociadymy do tu. Będzie dobrze, chodź. Najuprzejmiej proszę się podpisać i mogą się państwo rozgościć. A co to jest? To taka formalność. Pani też, proszę bardzo. Teraz jo. No. Moi. A ten kolega to kiedy będzie? On dopiero będzie miał autobus za 3 godziny. Dobrze. W takim razie zacznijmy bez niego. Uprzejmie zapraszam na pokoje. Ty idź przodem, bo ty masz cięższe walizki. Dobra. Nie martw się, Andzia. To ino tak na początku wyglądało. Nie będzie tak źle. Patrz, jaką piękną izbę mamy. W ogóle jest pięknie. Góry za oknem, jakie fajne widoczek. Elegancko, jak nasze hołdy prawie takie. Pięknie. A ja mam jakieś dziwne przeczucie. A, możesz mi wierzyć. Wybaczymy się za wszystkie czasy. Ja nie wiem. A, bo ty się zawsze taka pesymistka. Patrz na mnie, co teraz robię? Wiesz, co zrobię? Nie. Teraz tu ligą na tym tapczan. Legą i będę tak leżą, aż mi się zmierznie. Uważaj, właśnie zaczyną. 3, 4. Niech żyją święta. A pan co mi tutaj? Alden! Jawohl! Przepraszam bardzo, pani Hitler, Himmler,
Kilmer. Hildegarda. Bardzo proszę o kulturalne odnoszenie się do klientów, bo jak nie, pojadę do Katowic. Co? Tak się tylko panu zdaje. Za 5 minut zaczynamy program Rygor 2000. Jaki program? Ja tu przyjechał się wyleżeć, wyspać. Tak się tylko panu zdaje. A czy pan wie chociaż, co pan podpisał? Co? Co ja mógł podpisać? Niniejszym deklaruję dobrowolny udział w 10-dniowych w czasach przetrwania. Rygor 2000, czyli krew, pot i łzy? Co to jest? Oświadczam, że dobrowolnie zrzekam się na niżej wymieniony okres wszystkich swobód obywatelskich wynikających z Konstytucji Rzeczypospolitej oraz oddaję się pod całkowite władanie obywatelce Hilmer Hildegardzie. Co to ma znaczyć? Witamy na wczasach dla tłuściochów. 10 kilo, 10 dni. Za 3 minuty na dole, na recepcji. Raz, dwa, 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 raz, dwa. Że nie i koniec, nie. Piśmie w to robił, to teraz siedź cicho. Pani Hildegardo? Tak, tak, słucham. Ja się chciałam coś panią zapytać. Proszę, proszę. Załóżmy, że zostaniemy u pani tutaj. Czy to jest prawda, że w ciągu 10 dni można schudnąć 10 kilo? Andzia, nie. No cóż, rekordziści schudli. 16. Zostało mnie. Nie, Andzia. Zapraszamy na zewnątrz. Zaczynamy! Ale teraz ja bym coś zjadł. Zjadł. Bieg. Bieg, bieg, bieg. Raz, 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 raz. To ino tak groźnie wyglądało na początku ten program Rygor, czy, no, czy coś tam, nie? I tak my mieliśmy poszpacerować, ale po tym już jedzenie. Jedzenie? Jedzenie to przeżytek. Widzicie tę górę? Na szczycie jest szałas. W szałasie leżą dwa niebieskie kamienie. Macie je tu przynieść. Kamienie? A po co? Żebym wiedziała, że byliście na szczycie. Macie pół godziny. Start! Co my mamy wleźć za pół godziny na ta góra? A kto mówi o włażeniu? Macie wbiec i zbiec. Za pół godziny macie być tutaj. Co? Pójdź, Bercik, tak mieliby się odchudzać, pójdź lecymy. Co? To się spóźni, idzie spać bez kolacji. Ale nie, moment, moment, Andzia, ale że jak, że niby, że czemu, że po co? No i, po, no, i, no, i, no i na co, no i na co, no i na co, no i po co? No, właśnie mija pierwsza minuta. Kolacja się oddala, panie Dworniok. Andzia, czekaj! No ale że minuta jak, że niby... 15? No, panie w czasie, no. 25. Raz, 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 raz. Finisz! 31 minut, 2 sekundy. Trudno. Idziecie spać bez kolacji. Ale ta góra wygląda z dołu dużo mniejszą. Ja już jest takie wykończone, że już nawet kolacji nie chcę. Ja chcę ino do pokoju. Ależ proszę bardzo, należy wam się odpoczynek. No, myślę. Pół godziny. Kąpiel, prysznic, zmiana ciuchów. Za 30 minut na siłowni. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Daj Andzia modać te kamienie. Do magazynu. Raz, dwa, 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 raz, dwa. Powiedziałam koniec. Panie Dworniok! No chyba, że chcecie ćwiczyć dalej. No gdzie wy jesteście? No.
Pani Ilmarowo chyba rezygnuje z tego odchudzania. Rezygnuje? Co to znaczy rezygnuje? 10 dni to 10 dni. Pani kochana, do mnie całe firmy z Warszawy przyjeżdżają, dyrektorzy i prezesi, no. Co to, co znaczy rezygnuje, no? A wie pani dlaczego? Wie pani dlaczego? Bo tylko moja metoda jest skuteczna. Wierza. No. O! I małżonek się zjawił. No. Ja już mam dość. Andzia, wyjeżdżamy. Ja już się czuję chudy. Chudy, skóra a kość. Tak, słucham, słucham. Szkieletor. Tak? Dziękuję. I chory w dodatku. Zdaje się, że wasz przyjaciel idzie. Kto? On chyba z Warszawy. Zbyszek? O, nie pozwolę. Oni, warszawiok, bo warszawiok, ale jego muszę ostrzec. No co? Puszczaj pan. Proszę na pokoje. Pójdę po tego waszego przyjaciela, żeby biedaczek nie zabłądził. Dzień dobry. Dzień dobry, moją sianowę, nie? Pan zda się do mnie. No nie wiem, czy do pani. Raczej do mojego przyjaciela Huberta Dworniaka. A tak, tak, jest u mnie. Tak? Tak. U pani? Tak. A to bardzo mi miło. Zbyszek, jestem dla przyjaciół Zbyniu. No bardzo piękna okolica, piękne góry. No aż pozazdrościć. Hildegarda Hilmer. Jak? Dla przyjaciół Hildka. Aha, no miło mi. No, bardzo mi miło. Podobno piękny pensjonat. No i tanie, fajne wczasy, tak mi Berciek mówił, to prawda? No jeszcze jak? Tak? Aha, no to cudownie. A gdzie ten pensjonat? O, przed nami, proszę bardzo. O, Bercik, nawet wita mnie z okna. No cześć, Berciuniu. Kolega, widzi pani, jaki dobry kolega? O, no, widać chłop się cieszy. Chodźmy. No już by chciałbym potańczyć. A co oni tam mają, jakiś wieczorek zapoznawczy, tak, czy co? Tak, mają wieczorek zapoznawczy. No mąż, można, już go mów. Jerunie, no nie, ona to nie pozwala. Zbyszek! Andzia, aresztowali nos. Nie idzie otworzyć. A mnie to nic nie obchodzi, ale żeś w czasy wymyślił. Ale rusz się, trzeba coś zrobić. Przyjaciel w niebezpieczeństwie. Zbyszek! A ty, no już idę, przyjacielu. Ach, to Berci. Tyle lat się znamy, proszę tak? pani. Tak, z wojska, tak? No. O, Berciu. No idę, no. No co tak, jak się chłop cieszy? No proszę. Ach, jej, już idę, będę... Chodźmy, szybciej. Tak. Trochę chłodno, prawda? Chłodno? Raz. A, ja to się spocisiłem, bo taki proszę ciężki. Bardzo, raz. Mam raz. Ten... Raz. Proszę. Siemanko z rana. Jak się spało? No co jest? No co ty możesz wiedzieć, jak masz opóźnienie w programie? No tak. O, jaka piękna kelnereczka. Kelnereczka, biust, czwóreczka. A to mam rozumieć, że to jest co? Przystawka? Nie, to śniadanie. Dzisiaj wyjątkowo obfite, specjalnie na czas waszego przyjazdu. Ale Bercik, nie grymaś na taka piękna kelnerka. Ty ciągle tylko tym żarciu. Prawda, proszę pani? Ma pani może wolny wieczór dzisiaj? Ja tak. No to cudownie. Ale pan nie. No tak, no a nie można byłoby jakoś się tak umówić sam na sam? To chyba, że przy masażu. Pomaga mi to masażystka, a masaż jest obowiązkowy. No to fantastycznie. Ja dla jednej chwili masażu z panią to mogę w ogóle nic nie jeść. Ja też nie. No co? Smacznego. Jedz, póki nie zwiędnie. Thank you.
do ciepłych krajach. Tak. Klient, nasz pan. Życzenie to rozkaz. Do ciepłych krajów biegiem, marsz! Na pomoc ratunku Jochca za koło polarne. Za koło polarne? Tak, tak. Do wody! Marsz! Raz, 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 dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Pływamy, kochana, pływamy. Raz, dwa, tracimy tłuszczyk. Raz, dwa, raz, dwa, trzy. Prysznic wykonany? Wykonany. Do wody! Stop! Raz, dwa, trzy. Hop! No i co? Tak źle było? Dobrze. Po waszych minach widzę, że się podobało. Niestety wszystko, co dobre, szybko się kończy. No, jeszcze tylko masaż. Masaż? Tak, tak, masaż, masaż. Zostawiam państwa z kachną. Z kachną? Kto z państwa masaż zwykły, jak to specjalne godziny? Jeżeli w stroju to ples, to może być nawet bardzo specjalny. Dwugodzinny. Da się załatwić? Wszystko da się załatwić. Czekaj, to ja w takim razie zamawiam Betty, masaż. Proszę pani, dla nas zwyczajny półgodzinny na osoby. A dla mnie specjalny topless. Mnie chyba można, nie? Ty warszawieku jedno. Kto z państwa pierwszy? Na taką chwilę mogę poczekać nawet tydzień. Bercik. To ja. Ale niby ktoś z tego warsztatu ściągnie, no. Kochanie, przepraszam bardzo, ja wiem, jak się trzeba obchodzić z własnym mężem. O, prawa. No, ale przecież to jest masaż. Tak? Ja, czasami się to dziwnie kończy. Dziwnie się kończy. Bercik? Ty żeś zapomniał, a coś ty dostał renta? Na kręgosłup. Ale w kręgach lędźwiowych, a jak się tak bierz obludu, to ci teraz pójdą kręgi szyjny. A ja ino patrzę, czy to pani dobrze robi, wiesz? Ja ci zmienię grupę inwalidzką. A poza tym pamiętaj, tyś tu jest dla zdrowia, a nie dla przyjemności. Co wstaje, kładziemy się. Ale ale to pani? Miał być masaż specjalny, tak? No tak, ale to pani kachna. No nie, kochany. Kachna jeszcze tyle nie umie. Masaż specjalny to moja działka od 30 lat. No, kładziemy się. Ale moment. Miał być topless, tak? Moment, ale klient, nasz pan, proszę. Jak tam było na masażu z młodą panienką? Właściwie to nie to, co myślałem. Nawet nieco gorzej, niż myślałem. Nie ma o czym mówić. Dzisiaj Wigilia. Aha. Ciekawe, co dadzą do jedzenia, nie? Opłatek. Skąd wiesz? Bo pytałem. Wiem, uciekniemy. Co? Jak? Serio, nie mamy wyjścia. Brat mojego tatusia też uciekł z kacetu. A się nie uda, tam na dole górale pilnują. To nic. Poczekamy na stosowną chwilę i wtedy damy dyla. Swoją łaskę, dasz ubiec kiełbaskę.
Nie mają. No i dobrze. Słuchajcie, wychodzimy tylnym wejściem. Pojedynczo biegniemy wzdłuż płota, rozumiecie? Biegniemy jakieś 200-300 metrów i się szukamy. Kto go oszuka? No my. Aha, nawzajem. Nawzajem. No. Będzie, biegnij pierwszy. Dobra. Raz, dwa, trzy, start. A czy wiesz, raz, dwa, trzy, start. Chyba się udało, nie? Super. Teraz tak, słuchajcie, żeby nie pobłądzić, idziemy cały czas wzdłuż tego płotu. A on prowadzi aż za tą górę. A wiecie, co jest za tamtą górą? Co? Wolność. I żarcie. Nie mogę już. Co? Nie mogę. Wercik, pomyśl, że tam jest wolność. Ale nie mogę, ten płot się chyba nigdy nie skończy, no. Musimy uciekać. A może nie musimy, Zbyszek, a tam widzę jakieś światło. Tam jest chyba jakoś wieś. Co? Może to już Czechy? Może. No może. Czekajcie. Coś mnie tu nie pasuje. Najpierw szliśmy pod górę, potem kawałek z góry, no. Potem znowu pod górę, no. No i znowu z góry. Coś mi tu nie pasuje. Ale jakiś wyjątkowo długi ten płot, nie? Tak. To prawda. O! 3 kilometry. Hilmer! Obeszliście moją posiadłość w kółko. Spory mam teren, nie? No. To powiedzcie mi. No powiedzcie mi, jak to jest, no? Rok w rok to samo. Wigilijny wieczór daje moim pacjentom wolne, a oni sobie sami fundują bieg po zdrowie wzdłuż mojego płota, no? To już to prawdy nadgorliwość. No! Raz, 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 raz. No! Całe szczęście, nie ino opłatek dzisiaj będzie. No jakże to, u mnie wszystko zgodnie z tradycją. W wieczór wigilijny przysługuje państwu 1 kubek barszczu z 1 uszkiem, 1 pieruch z grzybami i 1 kawałek karpia. W ogóle 12 potraw, ale po małym kawałeczku. Ale jutro będzie szyneczka, wyjdzie, nie? Ja wam dam szyneczkę. Bóg się rodzi, a wam tylko żarcie w głowie. Święta trzeba przeżywać inaczej. Przynajmniej u mnie. No cóż, no to przeżywajmy. Przeżywajmy. Ale czy przeżyjemy?